Witam z tej strony Kaziasów, to jest kolejny odcinek Food Managera. Muszę wam coś pokazać. Porozmawiałem z zarządem, żeby podnieść sobie kurs trenerski. Chciałbym otrzymać zgodę na zapisanie się na kurs trenerski, podnieść moje kwalifikacje i stać się lepszym menadżerem. Odpowiedź prezesa brzmiała tak. Zgadzamy się, że pańska próba jest w pełni uzasadniona, ale obawiamy się, że gdy podniesie pan swoje kwalifikacje, zgłoszą się po pana większe kluby, dlatego skłaniamy się ku jej odrzuceniu. Powiedziałem, że rozczarowany jestem. Potraktować jako ruch dla dobra całego zespołu, a nie tylko mnie. Bardzo nam przykro, że nie możemy dopuścić do tego, by zbudował pan sobie CV na naszym kosztem, a potem odszedł do większego klubu. Potem powiedziałem, przejawiacie państwo brak ambicji, marzenia również są waszymi marzeniami, no to wtedy się zgodzili. Ale naprawdę to było dziwne. Pierwszy raz się z kimś takim spotykam. To jest nowa, ta. Chociaż normalnie nie tolerujemy opoczułego nawracania do jednej tej samej kwestii, szanujemy pańskie zaangażowanie. Ta kwestia jest nowa. Dobra, ja sobie też testuję. Wypożyczyłem Armina serii Magicza z Zabrza na lewe skrzydło, chociaż na lewym skrzydle mamy Jakuba Kowalskiego, ale jednak niech będzie w razie czego ten serii Magicz. Zakontraktowałem Łukasza Kopczyka, przejdzie do nas, mogę go kupić w sumie, bo nie jest drogi, 5 tysięcy kosztuje, mamy fundusze jak lodu, patrząc na to, że przy jego koszcie mamy fundusze jak lodu. 100 tysięcy chyba gdzieś mieliśmy kontraktowego, ale stwierdziłem, że tutaj podpiszę kontrakt, przejdzie do nas tak naprawdę na emeryturę, bo ja, to jest typowy powrót Łukasza Kopczyka będzie do GKS-u Tychy, ja specjalnie zawsze o niego tak będę traktował, ale jedną rzecz chcę wam pokazać. Czyli Magici. Jeśli zapewne kontrakt, wyrazić zainteresowanie. Możemy wyrazić zainteresowanie jako cel numer jeden w danym momencie i wtedy jest. Możemy stwierdzić, że dany zawodnik jest naszym celem numer jeden. Czyli na przykład, że będzie, no po prostu, że będziemy walczyć o niego do utraty, do ostatniej kropli krwi, czy tak to nazwę. I na przykład możemy powiedzieć na przykład o Arkadiuszu Miliku. Tutaj gra asystent nasz tak naprawdę Tomasz Wolak gra w składach, w meczu. Mecze prowadzi. Ja sobie symuluję przed meczem. Oczywiście teraz tą rundę wstępną mamy, więc mecz będzie z wami. Nie doszukałem, muszę poszukać jak przeszedł ten zawodnik, ten bramkarz do nas. Ponieważ wiem, że jest nowy bramkarz w GKS-ie Tychy ogólnie w realnym świecie, aczkolwiek nie jest to właśnie ten zawodnik, który ma możliwość podpisania kontraktu większego. Jeżeli chodzi na przykład sponsorów, nie mam żadnych, ale też mnie ciekawi, jak sprawdzić, jaki to jest sponsor, ponieważ przy podpisywaniu sponsora u mnie na drugim zapisie, jak podpisywałem, dobra, tutaj zrobimy tak, jak podpisywałem kontrakt, podpisali umowę na strój i przy właśnie tym nie powiedzieli, jaki to jest po prostu sponsor. Na screenach ogólnie, tam na screenach, na filmie z zapowiedzią było coś takiego. Dobra, pokażę wam tylko urywek tego pośrednictwa skrótów. Jak to wygląda? To jest takie okienko. Właśnie jak widzicie, takie tutaj okienko, które nam wyskakuje po prostu podczas tego. Teraz jest czytywanie skrótów. No i to wygląda tak. To są pokazywane zagrania. Możemy tu szybkość meczu zwiększyć. Kamery nie zmienimy. To jest typowa kamera, jaka powinna być, ale powinna być dla analityka tak naprawdę kamera, jak. Taka bardziej telewizyjna, bądź na zbliżeniu chyba, coś takiego. Widzicie, to jak już jest akcja rozwinięta, to w momencie, gdzie ten Antkowiak dostaje piłkę, to w tym momencie kamera po prostu przeskakuje na niego, Antkowiak. O, ładną miał szansę na bramkę. Dobra, ja wyłączę to, bo... Antkowiak. O, strzelił bramkę, widzicie, strzelił bramkę. Troszkę te FPS mi spadły. Też
też miałem szansę zatrudnić dość dobrego zawodnika, byłby potencjalny ligowy środkowo-obrońca. Małe fundusze chciał, więc nie było źle, ale jednak bo chciałem, zamiast go od razu zakontraktować, to chciałem na testy go zaprosić, co było złym pomysłem. Sprawdzę sobie, czy w skautach zatrudniłem dwóch skautów spoza Unii Europejskiej, spoza nie, jednego skauta spoza Polski. Drugim skautem miał być, chciałem Włocha, który był też dobrym rozwiązaniem, aczkolwiek zbyt dużo pieniędzy chciał. Tutaj możemy sobie fizjoterapeuta, możemy sobie zatrudnić naukowca sportowego, tam fizjoterapeutę oraz tego naukowca sportowego. Powiem wam szczerze, pierwszy raz się spotykam. Oczywiście w FM-ie to dodali, ale czekajcie, tutaj jest sztab. Wszystkie. I popatrzcie, naszym lekarzem jest Marek Owczarek. Jest to chyba lekarz w realnym świecie. Normalny lekarz. Ale nie możemy go wybrać tak, jak na przykład wybierzemy sobie, powiedzmy, asystenta, trenera. Nie ma możliwości wybrania tego lekarza. On jest lekarzem już z góry narzuconym. Prawdopodobnie się to będzie zmieniać tutaj. Na przykład Grzegorz Kłoda, nie wiem dokładnie. Jest głównym lekarzem na przykład Górnika Zabrze, Miedzi. Miedzi takowego lekarza nie widzę. Nie, jest, przepraszam, nie jest. Maciej Krawczyk. No i tak dalej, i tak dalej. Czy jest nowa, no, jest więcej, tak naprawdę, jest więcej dodatkowych osób w sztabie szkoleniowym, aczkolwiek tylko te dwie, czyli naukowiec sportowy oraz analityk, weszły do możliwości zatrudnienia. Doszli lekarze, doszli oczywiście, dlatego że, żeby pokazywać, że jednak jest ten lekarz, jaki jest ten lekarz, jak się nazywa ten lekarz, głównego zespołu, po prostu zespołowy, bo to jest zespołu lekarz. Zazwyczaj to jest po prostu jakiś gabinet lekarski, który ma podpisany kontrakt z klubem, na właśnie leczenie tych zawodników. Tak jak na przykład, powiem wam szczerze, jest lekarz u nas w Wieru, nasz u nas, no nie u mnie, bo to nie jest dokładnie nie u mnie, tylko w Bieruniu, miejscowości przy moim przytyłach oczywiście, jest lekarz, doktor Ficek ma na nazwisko bodajże. Leczyła się u niego Maja Włoszczowska przed, tak naprawdę, naszy, przed wróć. Jak były mistrz, jak były, nie, Igrzyska Olimpijskie w Londynie, to właśnie potem Maja Włoszczowska miała przed Igrzyskami kontuzję, doznała kontuzji, no i została, po prostu miała zabieg, miał zabieg, czy coś takiego, właśnie nie w gabinecie, tylko w klinice, właśnie doktora Ficka. Chyba weźmiemy tego Antowiaka. Transfer, złóż ofertę. Oferta transferowa. Tak? Tylko się nie. Nie. Aha, dobra. Czyli na przykład możemy sobie zrobić, że musimy najpierw sprzedać danego zawodnika, żeby wszedł w życie kupno tego zawodnika. Tutaj damy długość powrotnego koniec sezonu. Ile? Ej, dalej jestem taki pytek, zapewne sparing. 60 tysięcy, zapewne sparing. Dobra. Próbujemy oczywiście, to jest takie. Tylko oczywiście może się zawodnik nie zgodzić. Mam nadzieję, że Łukasz Kopczyk zaakceptuje to. Przejrzyj ofertę. Pozwól piłkarzowi potraktować klub jako odpocznie. Czyli po prostu chce wypromować się na naszym zespole. Nie. Jeżeli chce grać jako odgrywający, to nie. Częstotliwość występów junior. Z góry obietnicę analizuj. Zakończ. Dobra, będzie juniorem. Obserwujemy rozgrywkę oczywiście.
Tutaj Peter słucham na test, ale tylko będę się mu przyglądał. Aczkolwiek jak gotów wsiąść do negocjacji, negocjacji kontrakt. Value limited by agent, czyli jak to można powiedzieć? Oferta, nie oferta, pieniądze, fundusze. Nie wiem, ale limitowane przez agenta, o to chodzi. O to dokładnie chodzi. Na 2 lata mamy kontrakt, jaki ma obecny, 875, więc 900 podwyżka dość mała. Proponuję 1950 na 2 lata. Usuniemy to, usuniemy to. Tak. Na 2 lata. Na 2 lata. Na 2 lata. Rozważa ofertę, myślę, że rozwiązał umowę. Dobra. Ja do was wrócę przed meczem z Puławami, tak więc do zobaczenia. Tak. Nie jestem jeszcze przed meczem tak naprawdę. No, częściowo jestem przed meczem. Dostajemy też informacje na temat naszych szans na awans. Na przykład dostajemy informację, że Pod Beskidzie jest faworytem, by wywalczyć awans w tym sezonie. Na drugim miejscu jest Górnik Zabrze, my jesteśmy na 13 miejscu. A jest nowa rzecz. MKS Kluczbork jest faworytem do spadku z rozgrywek w tym sezonie, a ich szanse bukmacherzy szacują 1-2. Znaczy 1-20, o. 1,20. No to my mamy 3-0, więc też nam dają szansę bardziej na spadek niż na awans. W zapowiedzi sezonu jest tylko pokazane szanse na awans. Szans na spadek nie ma. Możliwe, że jest takie okienko, gdy jest więcej. Można powiedzieć, gdy jest więcej. Więcej, jak to powiedzieć. Gdy jest więcej, po prostu. Wyższa rozdzielczość, o. Przeskautowałem sobie Lech, przeskautowałem sobie. Poprosiłem skauta o raport z Lecha. Miłosz Mleczko. Miłosz Mleczko 2,5 gwiazdki, szukam bramkarza tak naprawdę. Gwiazd. Jesteśmy przed meczem. Tadeusz Norak szykuje się do debiutu. Mamy szansę na. Znaczy mamy mniejsze szanse na zwycięstwo niż Wisła Puławy. Tutaj dodamy trójka. Niech będzie 15. Nie chcę zmieniać numerów. U siebie zmieniłem na numerycznie od 1 do 24 bodajże, czy 3. Ale tutaj nie zmieniam. Na przykład, o widzicie, teraz jest przeniesiony mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Kiedy teraz wam pokażę tabela. No ale widzicie, przeniesiony mecz jest Zagłębiem Sosnowiec. Będziemy rozgrywać ten mecz oraz mecz z Tandencją w kolejnym odcinku. Chyba, że oczywiście w Pucharze Polski nam się nie uda, no to wtedy ominiemy mecz z Tandencją i w tym odcinku jeszcze zobaczycie mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Mecz tak naprawdę z przyjaznym im menadżerem, ale nie przyjaznym zespołem, mojemu zespołowi. Nasz przyjaznym menadżerem. No, chodzi mi o nieprzyjazny menadżer w znaczeniu, co powiedzieć, w znaczeniu, że mam dobre stosunki z nim w FM-ie pokazane, ale tylko bardziej przyjazny menadżer w znaczeniu, że lubię tego menadżera. Chodzi tutaj oczywiście o pana Piotra Mądrysza. Już najlepsze jest to. Pierwszy komentarz podam meczu z Zagłębia Sosnowiec, przegrali. No i komentarz. Oho, przed Mądrysz zaczęły się przegrane. A tak, wiecie, wychwalają go w GKS-ie Tychy. Widzę GKS-u Tychy go bardzo, 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 bardzo cenią za ten awans do tej drugiej ligi oraz za awans do pierwszej. Nie za awans, do pierwszej ligi chyba. Jeżeli się nie mylę, do pierwszej ligi, drugiej ligi chyba, on nie awansował do czwartej, z czwartej do drugiej, tylko właśnie w drugiej lidze przyszedł.
Jeszcze ewentualnie możemy wziąć Wilka Stępniewskiego. Wiecie co? Gdzie jestem? Wezmę chyba tego Miłosza Mleczko. Transfer, złóż ofertę. Aut, 100% w przypadku brak występów. Jeżeli tak, to rotacja, bramka rzeczywiście i rotacja, czyli mimo że na przykład nie będzie grał, to dostaną pieniądze. To jest głównie wypożyczenie z racji takiej, że potrzebuje. Aha, możliwe, że się nie uda, ale wypożyczenie jest z racji takiej, że potrzebuje na chwilę wypożyczenia, ponieważ Mateusz, nasz Mateusz, ponieważ Paweł Florek dostał kontuzji, a chce jednak młodzieżowcem grać na bramce. Mamy troszkę jeszcze składu, jestem cały zespół, zacznijmy. Igas, Mańka, dobra, nie, Igas, to nie będzie ten Kubik, Mańka, Tanżyna, Boczek, Gantarczyk, nie Gantarczyk, Mąfiński, Azerina, Hiszki, odwrotnie, bo Hiszki ma więcej, znaczy przydatności, więcej przydatności. Kowalski, Grzeszczyk, Magicic, Pierczok i reszta bez ograniczeń, czyli Igas, Gantarczyk, Zganiacz, Waradi, Grzybek, Marcin, czyli brat Mateusza, Marcin Dadzewicz oraz Mateusz Florek. Mateusz Florek, Mateusz Bukowiec. Marcin Grzybek, dwójkę dostanie numer. No i cóż, zaczynamy mecz. Powiem wam szczerze, troszkę mnie denerwuje to, że jednak, no oczywiście większość zespołu by tak grała cały czas. Jak ten przepis wszedł, że jest możliwość zagrania po prostu do tyłu, bo wiecie dlaczego było tak naprawdę dwoje zawodników w środku pola? Bo przez długi czas przez długi czas było był w, było w przepisach, że zawodnik przy początku meczu, początku przy pierwszym rozegraniu nie można zagrać przy starcie meczu z powrotem, czyli przy golu, przy zaczęciu pierwszej połowy i tak dalej, nie można było rozegrać do tyłu. Dlatego musiało być dwóch zawodników w kole, żeby to było tak jakby, że jeden stoi troszkę bliżej linii, żeby było jednak to rozegranie do przodu. To rozegranie do przodu, przez co oczywiście byłoby wszystko okej. Okay. No ale cóż, wsadzili ten przepis. Ale podobałoby mi się, gdyby był wybór między jednym a dwoma zawodnikami w środku, ponieważ można by było to troszkę, wiecie, tak na zaskoczenie zrobić. Że w jednym meczu gramy tak, w drugim meczu tak. No ale pewnie tak nie ma w realnym świecie. Pewnie nie ma tak, że nagle menadżer zmienia, no, tam przepis po prostu zakazuje. Znaczy możliwe, nie wiem jak jest dokładnie teraz takie. Wiem, że jest możliwość oczywiście zagrania do tyłu. Jeżeli chodzi o na przykład ten przepis fizjoterapeutą, że z wejściem fizjoterapeuty na boisko podczas faulu, który ukara przy zawodniku ukaranym, przy faulu ukaranym kartką, to prawdopodobnie chodzi o to, że teraz zawodnik nie musi zejść z boiska, żeby mógł fizjoterapeuta się nim zająć, tylko może po prostu fizjoterapeuta zająć się po prostu nim na boisku. Coś takiego mi się wydaje. Przez długi czas właśnie tak było, że musiało, znaczy, nie wiem, to tak jest, taki jest przepis, ale tak czuję, że po prostu teraz cały czas było tak, że zawodnik z faulem musiał zejść z boiska, żeby mu fizjoterapeuta go, że tak powiem, opatrzyć i potem dopiero mógł wejść po zatwierdzeniu przez tam miasta, przez sędziego liniowego, czy tam sędziego technicznego. No i oczywiście, nasz wróć, oczywiście musiał się szczególny sędzia godzić, ale sędzia, asystent liniowy sprawdzał OK i tak dalej i informował, że jest zawodnik do wejścia, czy tam asystent
czy tamten techniczny. Kowalski, Kraszczyk, Pierczok, aj. Też troszkę jest dziwne to, że jednak mimo, że kilka z tych ma panele LED-owe na stadionie, to w FM-ie ich nie ma. Możliwe, że dlatego, że nie ma, że jest po prostu z góry ustalona ilość miejsc przy banerach LED-owych. Mówię tutaj oczywiście o tych LED-owych, co weszło na nowo, w nowość, jako nowość. No ale powiem wam szczerze, nie przeszkadza mi to, że nie ma LED-ów. Po prostu albo dlatego, albo po prostu, znaczy powiem tak, gdyby była polska liga, pierwsza liga licencjonowana, czyli tak jakby tak ekstraklasą, prawdopodobnie dodane by były LED-ówki po prostu na ten stadion i tyle. Ale denerwuje mnie jedna rzecz, 21 minut, więc chyba nie będzie tego drugiego meczu. Denerwuje mnie jedna rzecz. Denerwuje mnie to, że przy Mistrzostwach Europy U21 w tych Polsce oczywiście rozgrywanych są inne stadiony. Nie ma stadionów, które są realne, czyli Tychy, Białystok, Gdańsk, Lublin, czy Lublin, Arena Lublin, czy Lublin, nie wiem nigdy jak ta miejscowość się czyta. Musiałbym, jak ją zobaczę, jak ją będzie, wiecie, jak tą miejscowość będę widział. Czekajcie, wiem jak sprawdzę. KGHM Zagłębie Lublin, czyli ta miejscowość się nazywa Lublin, ponieważ to jest miejscowość, gdzie jest motor Lublin, a nie Lublin. Oczywiście są dwa różne. Aj, spadek FPS. Troszkę spadek FPS-u i widać, widać po tym FM-ie, że jednak przycina tak trochę. Wiecie co? Zmienię na chwilę kamerę na klasyczny 2D, żeby zobaczyć jak klasyczny 2D wygląda. Tutaj. No i chodzi o tak, Lublin. Potem jest Tychy, Lublin, Białystok, Kraków, Warszawa, nie, Gdańsk i Tychy, Kraków, Białystok, Gdańsk. Czekajcie. Dobra, nieważne, ale chodzi o te, o po prostu te, że są tylko te realne, znaczy nierealne stadiony, jest 5, 4, po drugie są 4 stadiony, nie 6, tak jak jest aktualnie w przepisach Mistrzostw Europy, zaraz takie, że jest powiększana ilość zespołów, przez co grupy mają po prostu, w grupach jest, znaczy w sensie, że jest po prostu używane 2 stadiony dla danej grupy, a nie jeden. Kuski, Grzeszczyk, Polkowski, Kotka, Seri Magicic, Grzeszczyk, Tam Aj. Już przerwy meczu, już zmienię grafikę na 2D, na 2D, 3D. Jestem głęboko rozczarowany tym, co pokazaliście. Tak, Pierczok wejdzie za niego Waradi. Waradi stał się u mnie tak naprawdę, jak to nazwać, takim super, takim jokerem, takim jokerem. Bo czekać na listy. Widzicie? Po analityku nie ma takiego, znaczy nie widać, jakby takiego było. Tego, ale jednak tak i rozszerzone gramy na klikowych powinniśmy grać. Ale wracając do tego, jest takim jokerem. Przez jakiś czas wchodził właśnie z ławki u mnie, tam w drugim zapisie. Pierwszy grał, miał ocenę zwykle 6-4, mój wpuszczę Waradiego, bo nie miałem wtedy napastnika wypożyczonego. Nie, miałem napastnika wypożyczonego, ale nie miałem go w składzie. Ja wpuszczę Waradiego, zobaczymy, czy to pomoże. No i wszedł i strzelił chyba 2 bramki, bodajże dał nam zwycięstwo wtedy. Przez to fajnie, fajnie się też gra, bo tak naprawdę mam jeszcze raz. Brawo. Widzicie? Waradi strzelił z gola.
Akurat o tym mówiłem, że Varadi jest takim jokerem w Athenie. Też ten Filip Azrina jest zawodnikiem w umiejętnościach na ekstraklasę. Tak, na polską ekstraklasę. W informacjach jest pokazane, tak? Oczywiście prawdopodobnie to jest dlatego, że jest oparty o innych zawodników tej ligi. I dalej, Azrina wyczerpany. Wyjdzie zganiać. Jeżeli mu się uda. Brawo, Kubik. Tak, brawo, Kubik, serii magicznych. Kreszczyk. Ale też jest, powiem szczerze, taki paradoks. Polskie litery. Paradoks FMA. Polskie litery. Zawodnicy realni. Brak polskich liter. New Genie. Polskie litery. Posiadają nazwisko. To jest taka magia można nazwać. Nie wolno wam odpuścić następnego meczu. Czekajcie, chociaż nie, analiza. A już, wyszedłem. Chciałem jeszcze pochwalić. No i widzicie, taki head kick mapy. Top aktywności. Potem statystyki. Tutaj jest tak, bramki, strzały nicelne, strzały obramowanie bramki, strzały obronione przez bramkarza. Wysokopułowy na przykład. No i tak coś możecie zrobić. Dobra. Przejdziemy sobie. Szczęście, zwycięstwo. Zwyciężyłem. Przegramy ze Stalą Mielec w meczu kolejnej rundy. Ale ten skrót, LE, tak wiecie, przetwarza wam się w kalendarzu, przetwarzają wam się mecze. Zapominacie, że Liga Europy nie ma skrótu LE, tylko ma tam PE, bo Puchar Europy. Przetwarzają się wam skróty, no i tak nagle. Co? Brookbet Termalika Nieciecza grała z Arką w Lidze Europy? Co? Takie miałem reakcje, nie? Ale zorientowałem się, że to chodzi o los tak klasy. Bez sprawdzania z Europy, ale jednak to jest takie dziwne, ale lepsze jest LE niż T. Bo T. Niech sobie gra w tej Jerocin. W tym Jerocinie. W tej trzeciej lidze jest to kluczowy, był to kluczowy zawodnik Rycina, dobra. Przejrzymy tutaj do listy współpracowników zawodników spoza Unii Europejskiej, proszę, spoza Polski. Patrzmy. Salvatores Sasone, były trener siłowy Kwiatone. Ten jest byłym trenerem Torino. Ten też Torino. Dobra, ja do was wrócę przed losowaniem Pucharu Polski, tak więc do zobaczenia. Dobra, już jestem. Przejrzymy sobie losowania automatyczne. Podwyskie. Termalika Nieciecza. Rzeszów lub Wigry z MKS-em Łódź Gdzieszowicami, Lechia z Górnikiem Wałbrzych Łódź, MKS-em Kluczbork, Sokół Klecze Bądź Bełchatów z Zagłębiem, Mohitni lub Pruszków z Miedzią, Górnik Zabrze z Górnikiem Łęczna, Duch Chorzów z Pniówkiem bądź w Dom Świecie, Śląsk z Krakowią, Łomża bądź Arka z GKS-em Tychy bądź Stalą Mielec. I gramy albo z Arką, albo z LKS-em Łomżą. Kotwica gra z, lub Sandencja zagra z Lechem, Motor lub Zagłębie Piastem, Pogoń z Katowicami bądź z Chrobrem, Wisła Kraków zagra z Olimpią Grudziądz bądź z Tomilem, Jagiellonia z Jarotą bądź Puszczą, Widzew lub Wisło Płock zagra z Rakowem bądź Choinkanką i Korona z Legią. Ok, teraz trzecia runda.
To już nie będę czytał, no tego jest za dużo. No, mamy dość. Możemy grać z Lidzewem, bądź z Rakowym, bądź Sojniczakiem, bądź z Wisłą Płock. Jeżeli awansujemy oczywiście do dalszej rundy. Jeszcze świeży finał na sprawie losowania. Ja skończę nagrywanie już po losowaniach. Spotkamy się przed meczem z Stalą Mielec, a potem z Zagłębiem Sosnowiec. Automatyczny. Film też ma myszkę ogólnie, mówiłem wam chyba już wcześniej, ale zapomniałem. Zobaczmy. No, czyli gramy w tej grupie. Mniejszej ilości zespołów. Lub Lechia Lub, Górnik Wałbrzych Lub, MKS Krudbol Lub, Śląsk Lub, Krakowia. Lub. No to jest to, zobaczmy, czy nie ma informacji. Gracjan Jaroch. Byłby dobrym transferem. Większość kibiców, nawet 65% uważa, że byłby dobrym transferem. No ale to jest taki sondaż, jeżeli chodzi o kupno tego zawodnika, po rozwinięciu się z wypożyczeniem. Dobra, ja się z wami spotkam, jak mówiłem, przed meczem ze Stalą Mielec. Popatrzcie, taka informacja, że są. Gdy jest informacja o wypożyczeniu, bądź o czym, o... Czasem jest dużo stawek angielskich. Mam nadzieję, że to zostanie poprawione w tym FM-ie. I nie będziemy musieli czekać na następnego. Albo, że zostanie poprawione przez graczy. Tak, ponieważ są takie community puszczenia, znaczy puszczenia, community tłumaczenia. Dzięki temu można, gracze mogą doprowadzić do poprawek tego, co jest, czego brakuje w polskiej wersji oficjalnej. Dobra, ja się z wami spotkam przed meczem ze Stalą Mielec, a teraz się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie o skomentowaniu odcinka oraz subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też polecić ten kanał swoim znajomym. Tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć.